Dzień dobry, witam Państwa. Proszę Państwa, mam dla Państwa przykrą wiadomość. No niestety nie będę się mógł pochwalić, tak jak koleżanka przede mną, taką ilością już osiągnięć i taką ilością preparatów, które Państwo mogą iść i sobie kupić. Nie będę mówił o czymś, co jest kontrowersyjne, proszę Państwa. To że konopie są kontrowersyjne, to wszyscy wiemy. I proszę Państwa, ja ostatni swój rok działalności spędzam na tym, żeby odczarować konopie. Żeby nie wszyscy, nie patrząc na konopie, nie widzieli kogoś ze skrętem stojącym gdzieś za rogiem i palącym nielegalnie konopie. Jak Państwo wiedzą, konopie już te medyczne, które zawierają THC, są już w większości krajów legalne, proszę Państwa. Ale stale jest jakiś opór środowiska medycznego przed używaniem tego. Dla mnie jest to opór niezrozumiały, proszę Państwa, bo od wielu lat używamy morfinę, czyli izolowaną, najpierw izolowaną, to jest syntezowaną. Od 1824 roku, jak Sertiner wydzielił ją opium z maku, to mamy morfinę. Proszę Państwa, nie ma gorszego środka narkotycznego, jeszcze nikt nie wymyślił, niż opiaty, które powodują oprócz uzależnienia psychicznego, uzależnienie fizyczne, od którego się nie można odczepić. Dlatego też chciałbym Państwu powiedzieć trochę o tych konopiach, ale tak dobrych konopiach. Nie wolnych konopiach, tylko dobrych konopiach. Od razu może uprzedzam pytanie, czy ja jestem za legalizacją konopi. Proszę Państwa, ja jestem za tym, żeby konopie były dostępne jako lek. Na pewno nie chciałbym, żeby były dostępne jako używka. Dlaczego? To wiemy, w jakim kraju żyjemy. Ile mamy problemów z nikotyną, ile osób pali, ile osób pije alkohol. I dołóżmy sobie teraz jeszcze trzecie i skąd te pieniędzy? Oczywiście, a już nie, bez polityki, bo cisza wyborcza. Proszę Państwa, dobrze. Tak naprawdę to mamy jedną roślinkę, czyli konopię i mamy kilka jej podgatunków i te podgatunki, proszę Państwa, różnią się między sobą przede wszystkim zawartością substancji aktywnych. Konopia nie jest taka bogata w związki chemiczne jak tytoń. Jak Państwo wiedzą, tytoń ma 4700 różnych związków chemicznych. Konopie mają tylko 400. I w tym mają 113 kanabinoidów. Czyli tych związków, które nas najbardziej interesują, ale oprócz tego mamy terpeny, mamy bardzo dużo różnych związków. I proszę Państwa, na pierwszy rzut oka, nawet laik jest w stanie rozróżnić, jak pójdzie i zobaczy uprawę konopi, czy to jest konopia włóknista, ta, co nie zawiera THC, czy to jest marihuana. A Amerykanie to rozróżniają w języku angielskim, bo mówią marihuana i mówią hemp. I wiadomo, że jak mówią hemp, to chodzi tutaj o tą bez THC. I tak naprawdę, proszę Państwa, wszystkie problemy z konopią zaczęły się w latach 70. w czasie wojny wietnamskiej, gdzie Amerykanie wytoczyli wojnę narkotyką i wrzucili do jednego wora konopie włókniste i konopie zawierające THC. Dopiero Obama jako pierwszy wydał dekret, który pozwalał na hodowlę i to nie we wszystkich Stanach. Dopiero Trump teraz się zgodził na hodowlę we wszystkich Stanach tej konopi włóknistej. A proszę Państwa, z tego co wysłuchałem tydzień temu, to Polska była jednym z większych producentów konopi przed wojną, proszę Państwa. Areał konopi był w Polsce taki, jak obecnie jest w całej Europie. My wracamy pomału do konopi, tych konopi włóknistych, tych, które zawierają te nasze interesujące związki. Najbardziej znanym z tych wszystkich kanabinoidów jest THC. Dlaczego jest tak znany? No bo dzięki swojemu działaniu psychoaktywnemu i dzięki rozreklamowaniu go przez różne środowiska, proszę Państwa. Ale oprócz tego, proszę Państwa, mamy inne kanabinoidy i w tych konopiach włóknistych takim głównym kanabinoidem nie jest THC. Jego tam prawie nie ma. Natomiast jest CBD, czyli kanabinodion, który ma podobne działanie, jakkolwiek inne niż to. Proszę Państwa, teraz jest bardzo trudno bez badań rozróżnić, czy dana odmiana konopi będzie miała THC, czy nie będzie miała. Mamy dużo krzyżówek otrzymanych drogą genetyczną o różnym składzie chemicznym i fizjologicznym, proszę Państwa. I tak naprawdę z drugiej strony jest to roślina obcopylna, więc wystarczy na takim poletku, które jest konopie włókniste, wsadzić kilka
okazów konopi indyjskiej, zawierającej dużo THC i używających nasion do następnego siewu, będziemy mieć super konopie narkotyczne. Dlatego też wszystkie firmy, które produkują konopie, muszą kupować certyfikowane nasiona, żeby te nasiona były pewne, że wyrośnie z tego nasion hemp, a nie marihuana. Także nie możemy sobie sami zbierać nasion i oszczędzać na następny rok, wysiewać te nasze nasiona, bo nie wiadomo, co to będzie. Proszę Państwa, jak powiedziałem, jest 113 różnych kanabinoidów, także nie będę Państwa zanudzał 113 wzorami chemicznymi, ale jak Państwo popatrzą, ten 4-delta-9-THC, czyli tetrahydrokanabinol, to jest ta substancja, na której jest najwięcej badań, proszę Państwa. Większość badań, które zostały przeprowadzone, najczęściej niestety są badania przedkliniczne, to są badania na zwierzętach. Dotyczy on THC. I następny to jest kanabidiol, czyli CBD, to nasz związek, którego jest najwięcej. Niektórzy, którzy mają spiskową teorię dziejów, twierdzą, że CBD samo w sobie nie działa, proszę Państwa. Ja w to nie wierzę osobiście, ale tylko działa jego metabolit, czyli THC. Bo ten związek w naszym organizmie jest metabolizowany do THC, bardzo znikomej ilości, ale współczesną metodami analitycznymi jesteśmy w stanie wykazać, że ktoś, kto przyjmuje duże ilości CBD, będzie miał oznaczalny poziom 9 THC. Ale czy to ten sposób działa? Ja nie wierzę, bo ten CBD ma też swoje podobieństwo. Tu jest jeszcze kilka, proszę Państwa, innych związków, które charakteryzują się różnym podobieństwem do tych receptorów kanabinowych, które, albo kanabidiolowych, które za chwilę Państwu pokażę. Proszę Państwa, my to nazywamy receptorami dla kanabinoli, ale na tym świecie, proszę Państwa, nic takiego nie jest, żeby natura lub istota wyższa, tu żeby nie urazić niczyich uczuć, jeden wierzy w ewolucję, drugi wierzy w istotę wyższą, przewidziała, że my będziemy palić marihuanę, albo że my będziemy szykać sobie opiaty, heroinę, morfinę czy coś innego. To z góry było zaplanowane na inne aktywności, na coś, co miało wewnętrzne, endogenne ligandy. I tak było z układem kanabinoidowym. My go tak nazwaliśmy, bo byliśmy go w stanie badać za pomocą kanabinoidów. Ale on jest tutaj, odgrywa rolę w układzie nerwowym i w układzie immunologicznym, a jego naturalnymi ligandami są metabolity tłuszczy, czyli lipidów, proszę Państwa. Jeszcze 20 lat temu, jakby ktoś powiedział, że lipidy mają jakieś znaczenie w naszym neuroprzekaźnictwie, w biochemii naszych komórek, to wszyscy by się wyśmiali i wyszli. Proszę Państwa, teraz wiemy, że lipidy to bardzo ważne związki w neuroprzekaźnictwie. I tutaj mamy przykład kolejny, że to są pochodne kwasu arachidonowego, które po prostu są neuromediatorami naturalnymi w naszym organizmie. I one będą stymulowały nasz układ nerwowy i będą wpływały na nasz układ immunologiczny. Proszę Państwa, tutaj jest taki człowieczek, gdzie są narysowane, gdzie te receptory są. No, są one przede wszystkim w układzie nerwowym, centralnym i obwodowym, jak i w układzie immunologicznym, czyli w wszystkich narządach immunologicznych czy komórkach immunologicznych. Ale proszę Państwa, jest jedna wspaniała zaleta tych związków. Tych związków nie ma w rdzeniu przedłużonym. Rdzeń przedłużony to jest ta część naszego centralnego układu nerwowego, w której są takie ośrodki jak naczyniowo-ruchowy i oddechowy. Czyli nie możemy się otruć, innymi słowy, tak trywializując, nie możemy się otruć kanabinoidami, nawet THC. Bo w przeciwieństwie do morfiny, które receptory opioidowe są w tych dwóch ważnych ośrodkach, to ich tam nie ma, więc nie będą działać na te ważne dla naszego życia ośrodki, takie jak praca serca czy oddychanie. Także jest to i tak naprawdę, bo jestem toksykologiem, nie ma do tej pory żadnego przypadku, proszę Państwa, żeby ktoś śmiertelnie zatruł się marihuaną. Mogą Państwo powiedzieć, że jakieś 2 miesiące temu było taka medialna informacja, że w Poznaniu jakaś dziewczynka, bo 17 czy 16-letnia, wypaliła jednego skręta i umarła. Proszę Państwa, to nie była marihuana. Teraz na rynku, czarnym rynku narkotykowym, są syntetyczne kanabinoidy, które są dużo silniej działają od tych kanabinoidów, które są normalnie od THC, ale są też dużo bardziej toksyczne. I prawdopodobnie ona wypaliła, ale syntetyczne
kanabinoid, który był naniesiony na trawę właśnie skoszoną gdzieś na plantach czy w innym miejscu, proszę Państwa. Także tutaj rozruszamy te dwa układy i dwa receptory i charakterystyczne dla nich ligandy. To jest też taki obrazeczek, przepraszam, że nie przetłumaczyłem go na język polski, ale za chwilę o tym wszystkim będę mówił, więc że pokazuje, że w zasadzie kanabinoidy działają na wszystkie nasze organy. Nie ma takiego organu, takiego narządu, który nie byłby pod pewną stopniu pod kontrolą tych związków i tego układu. Bo to jest układ jakiś, w którym neuromediatorami są pochodne kwasu arachidonowego, a my syntetycznie egzogenne związki dajemy kanabinoidy. Proszę Państwa, jeżeli chodzi, tak, to są one antagonistami w centralnym systemie nerwowym. I proszę Państwa, i kilka różnych działań THC, czyli tego, nazwijmy go, niedobrego kanabinoidu albo niechcianego kanabinoidu ze względu na swoje aktywność, psychoaktywność i prowadzenie nas nie tylko do przyjemności, jaka jest po wypaleniu marihuany, ale do uzależnienia, czyli do konieczności podnoszenia dawki i przyjmowania przez resztę swojego życia tego cudownego związku. To CBD mogą modyfikować niektóre działania THC, czyli zmniejszać go. Czyli jak ktoś pali, bo musi, to lepiej, żeby miał preparaty, gdzie jest CBD, bo ono będzie minimalizowało straty. Proszę Państwa, też to nie są tylko te dwa receptory, ale są innego receptory, które podobne są do receptorów, które są odpowiedzialne za procesy zapalne. A mówimy o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym tych związków. To niekoniecznie musi być wpływ na te dwa receptory, które są przypisane kanabinoidom. To mogą być receptory, na które one też wpływają. I też sam CBD będzie działał tak jak THC. Dlaczego? Bo będzie nam hamował metabolizm, czyli rozpad i wchłanianie zwrotne tego neuromediatoru, jaki normalnie fizjologicznie w naszym układzie istnieje. Jak będziemy mieć więcej tego neuromediatora, to będziemy się lepiej czuli. Proszę Państwa, to jest mniej więcej taka sama zasada, jak mamy z tą tak zwaną pigułką szczęścia. Słyszeli Państwo o pigułce szczęścia? To było jakieś 25 lat temu, kiedy firma Pfizer prowadziła Prozac do użycia. No i wszyscy mówili, że będzie pigułka szczęścia, bo łykniemy sobie taką pigułkę i będziemy szczęśliwi. No, tu o szczęściu moglibyśmy z różnych perspektyw porozmawiać, filozoficznej, czy psychiatrycznej, psychologicznej i tak dalej, ale okazało się, że nie, że to jest po prostu lek, który właśnie, podobnie jak tu CBD, hamuje wychwyt zwrotny serotoniny, a serotonina jest odpowiedzialna za nasze dobre samopoczucie. I wtedy mamy więcej serotoniny, tak jak tu mamy więcej tego neuromediatora dla receptorów kanabinoidowych. Także ma działanie w zasadzie przez fizjologiczny mechanizm. Nie mechanizm, że on sam jako obcy związek będzie nam się wiązał, ale przez fizjologiczny, że będzie wpływał na poziom tego naszego fizjologicznego neuromediatora, proszę Państwa. Proszę Państwa, no tak jak powiedziałem, znaczna większość naszych badań niestety jest badaniami przedklinicznymi. Jest duży opór materii żywej, bo każdy się boi, że będziemy podawać jakieś środki psychoaktywne. Polska i większość krajów europejskich jest bardzo restrykcyjna w stosunku do tych spraw. W Stanach Zjednoczonych badanie na zdrowych ochotnikach, jak mamy zdrowych ochotników, na zdrowych ochotnikach badanie narkotyków jest czymś normalnym. Można podać heroinę, jak się ktoś zgodzi, zapłaci mu się, to można mu podać heroinę. W Europie, a w Polsce na pewno, takiej możliwości nie ma. Dlatego też wszystkie badania z tymi związkami zawsze budzą taką obawę. A może on chce przemycić tutaj to THC. Dlatego też większość tych badań jest badań na zwierzętach. Te badania, które są związane z przewlekłym bólem. Proszę Państwa, to jest super substancja, ja o tym chyba nie będę mówił. Później dla ludzi starszych seniorów, przepraszam, seniorów z depresją. Depresja u ludzi, u seniorów jest bardzo rzadko spowodowana mechanizmem takim jak normalnie depresja, czy tym aminokatecholowym, czy jakimś innym mechanizmem, ale jest spowodowana przewlekłymi bólami. I tak naprawdę to nie wiemy, czy to CBD działając przeciwdepresyjnie, bo to mamy na to dowody.
u ludzi seniorów będzie działało poprzez redukcję bólu i w tym samym poprawę nastroju, czy będzie podnosiło nam nastrój. Mam nadzieję, że w następnym roku będę mógł się z Państwem podzielić tymi informacjami, jak to wygląda, bo tu z koleżanką, która po mnie będzie mówiła z Medical Campus, chcemy przeprowadzić takie badania nieinwazyjne, bo to nie są badania z ludźmi na poważnie chorymi. To są badania, jakie planujemy z ludźmi, którzy nie mają jeszcze depresji, ale mają obniżony nastrój. Jeszcze psychiatra ich nie ocenia jako chorych, ale ocenia jako ludzi o obniżonym nastroju. I czy podając im kanabinoidy, te dwie krople rano, dwie krople po południu, będzie ten nastrój im się nie obniży, albo poprawia, albo zostanie taki sam, a w grupie kontrolnej prawdopodobnie będą mieli gorszy nastrój. Także myślę, że o tym będę w stanie powiedzieć. I jak widzicie Państwo, ten działają nie tylko przez receptor, ale też przez adenozynowy receptor, oprócz tego w nowotworach. To jest bardzo śliska sprawa, jak Państwo wiedzą, nowotwory. Bo nie sądzę, żeby któryśkolwiek z medyków zaryzykował, żeby odstawić chemioterapię, odstawić jakieś klasyczne działanie przeciwnowotworowe, a wprowadzić kanabinoidy. Chociaż, jak Państwo widzą, one będą obniżać nam te hormony, czynniki nadwicy nowotworowej czy inne odpowiedzialne za proces nowotworzenia. Ale to jest zbyt ryzykowne, bo to zagraża życiu pacjenta. Także do tych badań to myślę, że jeszcze długo, długo je dorośniemy. I co jeszcze jedna? Te zmiatacze wolnych rodników. Tu koleżanka przed chwilą mówiła o wolnych rodnikach. Także proszę Państwa, wolne rodniki to jest coś, czego bardzo nie lubimy. I próbujemy wszelkich sposobów, żeby usunąć te wolne rodniki, czyli substancje bardzo reaktywne, które będą wchodziły w reakcję z naszymi białkami, czy to są białka błony komórkowej, czy to są białka, czy to jest DNA, czy to są białka enzymatyczne. I szukamy tych antyutleniaczy wszędzie, w kosmetykach, w naszej diecie, flawonoidy, czerwone wino, tak, żeby usuwały nam wolne rodniki. Proszę Państwa, natomiast do tych, co palą, to taka dygresja, 1 cm dymu tytoniowego ma 10 do 10 wolnych rodników, proszę Państwa. To jest więcej niż można w totolotka wygrać, przy największej kumulacji. Także ktoś, kto pali i potem się smaruje kremami, które mają usuwać wolne rodniki, to jest taka zabawa, proszę Państwa. Ale to już każdy podejmuje swoją decyzję. I te kanabinoidy są lepszymi przeciwutleniaczami niż nasze dwa klasyczne witaminy. Jedna C rozpuszczalna w wodzie i druga E rozpuszczalna w tłuszczach. Także lepsze są niż obie te formy witaminowe antyutleniacze. A przecież no, chcemy dużo witaminy C i witaminy młodości też byśmy chętnie sobie przyjęli. A one właśnie powodują, że ta woda, natlenek wodoru, który powstaje w naszym organizmie w wyniku działania enzymów antyoksydacyjnych, tak jak przy udziale katalazy, one usuwają to, proszę Państwa. I to jest rewelacja, można powiedzieć. No jeszcze o innych enzymach to na razie nie będę mówił może. Proszę Państwa, każda substancja, która ma jakoś działać, opisują prawa farmakokinetyki czy toksykokinetyki. I proszę Państwa, jeżeli chodzi o kanabinoidy, to oczywiście najlepiej one się wchłaniają przez drogi oddechowe. Najgorzej będą się wchłaniać przez przewód pokarmowy. Czyli połknięcie czegoś, proszę Państwa, to jest to, że będzie musiało się wchłonąć, a wszystko, co się wchłania poniżej przełyku, a powyżej odbytnicy, musi przejść przez wątrobę. A wątroba to jest taka nasza maszyneria, która ma nam ułatwić pozbycie się wszystkiego obcego. I tu, jak Państwo widzą, jest ileś cytochromów P450. To jest taki układ utleniający, który jest w wątrobie, które mają na celu zwiększenie rozpuszczalności tych związków. Jak będą lepiej rozpuszczane, to je łatwiej wydalimy z moczem. Także to jest bardzo ważne. Proszę Państwa, ten metabolizm nam chroni, więc jak będziemy trzymać coś pod językiem, czy będziemy wdychać, czy... No nie słyszałem o CBD w czapkach jeszcze. Ale będą, tak? Dobre. Są CBD w czapkach. Ja nie słyszałem. Alkoholu w czapkach nie ma.
Wiedzą Państwo dlaczego? Jakbyśmy bruder szarpili. Dobrze, proszę Państwa. Następne, co jest ważne, proszę Państwa, to jest biologiczny okres płucwania. To jest czas, po upływie którego stężenie tej substancji w naszym organizmie zmniejszy się o połowę. On jest około 9 godzin. Czyli pozwala nam to, proszę Państwa, dwa razy dziennie zadawkować tą substancję i będziemy stale na tym poziomie, jaki oczekujemy. Nie ma potrzeby trzy razy, nie ma potrzeby, nie można raz, bo to jest za rzadko, ale dwa razy, jak sobie te krople na przykład podamy na język, one się właśnie wchłoną nam z jamy ustnej. One ominą, proszę Państwa, krążenie wrotne. One nie wyjdą do wody. One najpierw pójdą do naszego układu immunologicznego, najpierw pójdą do naszego układu nerwowego, a potem dopiero do wątroby. Także mamy tu same zalety tego, proszę Państwa. Co jeszcze jedno, co bym chciał powiedzieć. Proszę Państwa, to są, tak jak powiedziałem, to są bezpieczne związki. Tak naprawdę nie można ich przeddawkować. Jak ktoś weźmie za dużo, to tak jakby wypił trochę oleju rycynowego. Także podobno jest to świetny środek przestrzający, przestrzeganie przerywając snu. Proszę Państwa, dotychczas z różnych naszych badań wynika, że w tych badaniach możemy stosować kanabinoidy. No w badaniach schorzeń neurologicznych. Tylko proszę Państwa, jeżeli chodzi o ludzi, to wszystkie te wyniki to są opisane kazusy przez lekarzy, którzy stosowali to. Co to znaczy? Że mieli pacjenta i podawali mu ten olej kanabinowy, nowy. Ale nie są to badania podwójnie ślepa na grupie z grupą kontrolną. I ludziom z Parkinsonem są takie opisane przypadki, że ktoś miał Parkinsona, ruszać się nie mógł, a po 3-miesięcznej kuracji CBD wsiadł na rower i pojechał. Prawda? Tak było napisane. Proszę Państwa. Następna to jest coś, co nas w zasadzie, nas to nie boli, jak już chorujemy na otępienie, ale boli całą rodzinę. Całą rodzinę. I jak Państwo wiedzą, choroba Alzheimera teraz to nie są 80-90-latki, to są ludzie mający 50 lat. I to już zaczyna problem, bo koleżanka mówiła, że żyjemy coraz dłużej. I ktoś taki z otępieniem, wymagający całodobowej opieki, żyje 30 lat. To dla rodziny to jest, proszę Państwa, coś strasznego. Są pozytywne, że oczywiście nie leczy, ale spowalnia proces rozwoju choroby, takie jak jest otępienie, czy to alzheimerowskie, czy z ciałkami lewiego, czy z niedokrwienną, czy z niedokrwiennych, proszę Państwa. Stany zapalne. To jest właśnie to działanie przeciwbólowe u seniorów, bo tam większość to są stany zapalne. I właśnie przez wpływ na układ immunologiczny możemy zapobiegać tym stanom zapalnym. Czyli tak jak działa aspiryna, działa na kokarboksylazę drugą i na syntetazę prostaglandyn, hamuje na procesy zapalne. Proszę Państwa, co jeszcze? O, epilepsja. Proszę Państwa, o tym pewnie wszyscy słyszeli, bo to media sobie upodobały to schorzenie, akurat mówiąc o czy to medycznej marihuanie, czy o CBD, że u dzieci, którzy na przykład mają 7 napadów padaczki, proszę Państwa, dziennie, takie dziecko nie żyje. Zmniejsza się to do jednego napadu. To już z tym można, proszę Państwa, jakoś żyć. Myślę, że do tej jednostki chorobowej też niedługo podejdziemy, żeby w pediatrii szczególnie spróbować zastosować olej konopny u dzieci, które mają padaczkę. Bo to jest, to takie dziecko po prostu nie żyje, proszę Państwa. I następne choroby, proszę Państwa, nowotworowe. Tutaj mamy pewne doświadczenie. Nawet jak za chwilę Państwu pokażę, znamy dokładne mechanizmy, jak to powinno działać. A te najlepsze mamy w takim paskudnym, jak może być niepaskudna choroba nowotworowa. W takiej paskudnej chorobie nowotworowej, jakim jest glejak. Proszę Państwa, no jest to w zasadzie śmiertelna choroba. I tutaj mamy, stosując kanabinoidy, mamy najwięcej sukcesów, proszę Państwa. Żeby pokazać, że to nie jest jakieś opowiadanie, proszę Państwa, to tu mamy taki schemat, jak działają te kanabinoidy przez ten receptor kanabinoidowy. Proszę popatrzeć, prowadzi to do tego samego, co podawanie standardowych leków przeciwnowotworowych. Czyli stosują bardzo niebezpieczne leki przeciwnowotworowe, które mają taką gamę działań ubocznych, niepożądanych. Możemy, może alternatywnie kiedyś zastosować kanabinoidy i doprowadzić do tego samego, czyli do apoptozy tej komórki nowotworowo zmienionej.
Także to by było naprawdę ciekawe i naprawdę wielkie osiągnięcie. Tu jeszcze na koniec Państwu pokażę takie dwa przykłady, że w tę biochemię wchodzimy już tak głęboko, że możemy rozróżnić procesy w różnych chorobach nowotworowych. Bo tu trzeba powiedzieć, że choroba nowotworowa to nie jest rak. To jest, tych raków mamy dziesiątki i każdy mechanizm może być różny. I dlatego też badanie poszczególnych nowotworów. W jednym to może być, proszę Państwa, jakiś sukces, a w drugim może być zero. Ale na pewno nie zaszkodzi. Tu są takie mechanizmy dotyczące dwóch, nazywamy to potocznie rakiem piersi. To nie jest rak piersi, to jest rak gruczołu śródkowego. No i to jest taki jeden, drugi czy drugi rak u kobiet. Po raku jajnika to jest drugi rak pod względem częstotliwości u kobiet. No i ten glejak, który co prawda mężczyźni są tu preferowani, ale dotyczy wszystkich ludzi, proszę Państwa. Także ja sądzę, że to jest jakaś przyszłość. Nie wiem, jak to się rozwinie, proszę Państwa, ale jak nie będziemy się tym interesować, nie będziemy próbować, to nigdy tego nie będzie. Przecież większość odkryć była przez przypadek i potem dopiero pogłębiano. Od Fleminga zaczynając, nawet wracając do egipskiej medycyny sprzed 3000 przed naszą erą, gdzie tam stosowali, powiedzmy, jakieś odchody muła czy coś podobnego. I potem dopiero teraz żeśmy znaleźli, że tam są substancje antybiotyczne. A wyglądało to na jakąś straszną kłopotę, proszę Państwa. Teraz kilka takich przykładów zastosowania, gdzie wykazano działanie i zostało to opublikowane w światowych czasopismach medycznych. I czy to działanie przeciwbólowe, które jest, no nikt nie lubi, żeby go bolało, tak? Ból jest świetny na początku, jak nam mówi, że coś się złego dzieje w organizmie. Ale potem chcemy, żeby nam przeszło i łykamy te syntetyki różnego rodzaju, środki przeciwbólowe. Niektórzy nie potrafią bez ibuprofenu czy jakiegoś wyjść na ulicę, czy usnąć. Muszą dwie, trzy tabletki zażyć. No, paracetamol, który nie działa przeciwzapalnie, nie działa przeciwbólowo, ale w żadnych stanach zapalnych nam nie pomoże. Ludzie jedzą nagminnie. Mamy 35 preparatów w Polsce, proszę Państwa, które zawierają paracetamol. Nawet nie wiemy, jak jemy paracetamol. Tu koleżanka wspomniała o tym, że jest nefrotoksyczny. A szczególnie jest nefrotoksyczny u tych, co lubią alkohol. U tych, co lubią alkohol i wypiją przed lub po paracetamolu, to mają nekrozę wątroby pewną. Bo dawka toksyczna obniża się pięciokrotnie. Tu jest jeszcze kilka takich przykładów w chorobach nowotworowych, jak Państwo widzą, w różnych chorobach nowotworowych. I są już namacalne dowody, tylko stale nie są to badania kliniczne. O co my tutaj walczymy, optujemy za tym, żeby zrobiono badania kliniczne, żeby wykazano w podwójnie ślepej, że lekarz nie wie, co podaje, pacjent nie wie, co bierze, a na zakończenie się rozszyfrowuje to i widzi się, czy nastąpiła poprawa, czy nie. Bo takie kazusy są naprawdę cenne, bo medycyna jest na podstawie kazusów się rozwija, proszę Państwa. Także teraz, proszę Państwa, tak na zakończenie. Mamy lewą i prawą rękę. Mamy CBD, prawą rękę, i THC, lewą rękę. Są to dwa główne związki w konopi. Tylko ta kanopia siewna zawiera przede wszystkim CBD i minimalnej ilości THC. A konopia indyjska, marihuana inaczej, zawiera dużo THC, mało CBD. I proszę Państwa, jakie właściwości to? Oczywiście THC ze względu na to, że to było pierwszym poznanym kanabinoidem, wykazano działanie przeciwskurczowe, przeciwbólowe, przeciwko drżeniu, przeciwzapalne, stymulują apetyt. Wszyscy ludzie, którzy palą marihuanę, ktoś, kto bierze opiaty, jest wychudzony. Ktoś, kto pali marihuanę, tyje, bo lubi jeść przy marihuanie. Proszę Państwa. Natomiast CBD działają przeciwzapalnie, przeciwdrzawkowo, przeciwpsychotycznie, przeciwutleniająco i neuroprotekcyjnie i modulują nam układ immunologiczny. Czyli nawet mają więcej działań, proszę Państwa, niż to THC, które jest taką świętą krową albo golden standardem. Milej by było powiedzieć niż świętą krową, proszę Państwa. No, proszę Państwa, no i to THC ma jedną tą wadę. Jest psychoaktywne. Wada i zaleta. Ale
to limituje nam badania. Bo znowu musimy mieć zgodę na to, żeby komuś podawać związek, który jest psychoaktywny, który jest uzależniający. I tu nie ma dwóch zdań, jest uzależniający. Dlatego też to zainteresowanie innymi kanabinoidami tak wzrosło. Bo jak one mają taką podobną strukturę, to może działają podobnie. I jak Państwo widzą w tym pierwszym punkcie, rzeczywiście działają podobnie. Natomiast nie mają tego najgorszego uzależniającego. Oczywiście ktoś może powiedzieć, nie mają najlepszego. Bo nie czuję się zrelaksowany, nie czuję się tak. No ale zawsze jest coś za coś. Medycyna według mnie to jest zawsze mniejsze zło. Zawsze wybieramy mniejsze zło. Ktoś tak kiedyś powiedział w Polsce. Nie będę go przytaczał dalej. Proszę Państwa. TBD raczej pobudza. THC raczej nas uspokaja. Raczej stajemy się senni, niechętni do pracy. Dlatego ktoś jak ma egzamin, czy jakieś ważne spotkanie i wypali sobie wcześniej marihuanę, to nie ma po co iść. Bo nie ma żadnej aktywności. Oczywiście można powiedzieć, że weźmie rano amfetaminę, tak? Może nie róbmy tak. To jest właśnie ten ostatni punkt. Także proszę Państwa, tak bym to podsumował. Jak Państwo mają jakieś pytanie, to chętnie odpowiem. Nie chciałem wchodzić bardzo w te biochemiczne przemiany, bo by Państwu to tylko zaciemniło obraz. Chciałem powiedzieć, że to jest jakaś nasza przyszłość, jakaś alternatywa w tym schemizowanym świecie. Tu koleżanka mówiła o tej żywności organicznej, ekologicznej, czy coś. Nie ma złej chemii. Chemia jest dobra, tylko jest źle stosowana przez ludzi. Także nie można mówić, że chemia jest zła. A czy możemy pozbyć się pestycydów i innych środków? Według obliczeń WHO, proszę Państwa, białka starczy nam do 2050 roku. Potem będziemy mieć brak białka dla zwierząt i dla ludzi. No można szukać alternatywnych źródeł białka. Ale jakbyśmy teraz wyłączyli pestycydy, to proszę Państwa, ciekawe, kto by zjadł takie jabłuszka pomarszczone, malutkie, prawie zgnite, a nie te z marketu takie świecące. Oczywiście, że genetycznie modyfikowane. W Polsce mamy 30% żywności genetycznie modyfikowanej, proszę Państwa. A teraz są takie ciekawe badania, o których ostatnio słyszałem, że próbuje się gen od owcy, ten odpowiedzialny za wytwarzanie ladoliny, dodać do jabłek, żeby miały ładną taką błyszczącą skórkę. Także pomysłowość ludzka nie zna granic i według mnie zrobimy wszystko, co jest w naszej mocy. Jak ktoś mówi, że tam nie przeszczepiono komuś mózgu, to dlatego, że się nie mówi o tym, bo jest to niepopularne. A czy przeszczepiono? Nie wiemy o tym. I wiele rzeczy, których uważamy, że nikt nie zrobił, jest na razie objęte tajemnicą, bo jest to nieetyczne, politycznie niepoprawne, czy jakieś inne. To jest takie moje... Proszę. Ja mam pytanie. Pan powiedział, że THC raczej uspokaja, CBD działa pobudzająco, czyli przy nadpobudliwości, na przykład ADHD, zastosowanie tego CBD byłoby dobre? To jest tylko jedna z właściwości CBD. Jak to chodzi o sam... To rzeczywiście... Może kaszyca marihuana była to dobra, natomiast trzeba by wejść w mechanizmy tego, bo my mówimy tylko o objawie, natomiast trzeba by wejść w mechanizmy, dlaczego tak się dzieje, co tam biochemicznie się dzieje, dlaczego tak jest, jaki receptor, co, jaka przemiana biochemiczna i wtedy można by się zastanawiać, natomiast tak odpowiadając na pytanie, rzeczywiście z tego by wynikało, że lepiej, żeby takie dziecko wypaliło sobie skręta. No proszę Państwa, ja kiedyś zajmowałem się paleniem tytoniu i przez dzieci na przykład i jak żeśmy jakieś mamie spytali, mamę czy wie, że jej 12-letni chłopak pali, to powiedziała, że oczywiście, że wie. Lepiej niech pali niż robi co innego. Taka była odpowiedź, proszę Państwa. Także tutaj można by... Ja uważam, że po pierwsze marihuana i THC uzależnia, ale psychicznie. Nie wchodzi ona w przemiany biochemiczne, takie jak opiaty. I to daje szansę, że tym ludziom można tak jak alkohol, tak jak papierosy, tak jak ciastko dziecku, odebrać po prostu. Oczywiście będzie niezadowolony, będzie się rzucał, ale nic mu się nie stanie. Jak zrobimy coś takiego z opiatowcami, to umrze. Ma duże szanse umrzeć. Natomiast tutaj
marihuany czy THC możemy zabrać siłą i nie dopuścić do tego, żeby przyjechać. Nic mu się nie stanie, nic mu nie zagraża tej osobie. Bo to jest tylko przyzwyczajenie, tak odbierzemy naszemu dziecku komputer. To będzie zadowolone? No nie będzie zadowolone. A stanie mu się coś? Nic mu się nie stanie, proszę Państwa. Bo to jest też taka zależność, bo uzależnienia mogą być od wszystkiego, proszę Państwa. Od drag, od narkotyków, od alkoholu, od dymu, od partnera, od jedzenia, od idei na przykład. Takich uzależnionych od idei to mieliśmy szansę oglądać przez ostatnie tygodnie bardzo często. Mam pytanie, jeżeli chodzi, bo są to lejki o różnym stopniu stężenia, prawda? I teraz jak się rozpoznać właśnie, który olejek ewentualnie, czy... Bo nie wiem, czy w ogóle jest jakaś profesjonalna porada ze strony lekarzy w tym zakresie, żeby po prostu samemu się gdzieś tam nie kierować internetem. Proszę Państwa, no niestety lekarze mogą doradzać tylko leki. Na razie CBD nie jest zarejestrowana jako lek, proszę Państwa. Ale mówiąc o lekarzach, to ostatnio zadzwoniła mnie moja koleżanka i pytamy się, słuchaj, czy medyczna marihuana jest legalna w Polsce, czy nie? Ja mówię, oczywiście. Każdy lekarz może ją wypisać, tylko musi mieć te RWD chyba, recepty, tak? Czyli te tak zwane dawne i różowe narkotyczne. I każda apteka ma prawo ją sprowadzić, bo lekarka w jednym z lepszych szpitali w Krakowie powiedziała, że ona nie przepisze tego, bo to jest nielegalne. Więc jak mówimy o marihuanie, o której wszyscy wiedzą, to co możemy od CBD? CBD można sobie samemu eksperymentować od małej dawki jak, i wejść do jakiejś dawki, że nam, widzimy jakąś poprawę. Bo to się widzi, to się proszę Państwa czuje, czy nam się poprawia i wtedy zatrzymać. A to, co powiedziałem, nie ma możliwości przedawkowania. Dzień dobry Państwu. Jestem lekarzem, która już od 2 lat stosuje w swojej praktyce w poradni neurologicznej CBD. Więc ja zaczynam u swoich pacjentów od bardzo małych dawek, to znaczy zaczynamy od 2,5, a właściwie w ostatnim okresie od 5%, bo taką sprowadzam do apteki. I no, daję taką propozycję pacjentowi, zaczyna sam. Zaczyna od 2 kropli. 2 razy dziennie po 2 krople. Szczególnie u małych dzieci, bo dzieci też przychodzą do neurologa i też mają problemy, więc dobrze działa przy, to co ja wiem z swojego doświadczenia, przy autyzmie, przy padaczce. Te dzieci są spokojniejsze, działa, te dzieci mniej chorują, więc sam pacjent musi po jakimś czasie brania tych kropelek, a przeważnie zaczynamy od 2,5, 2 razy dziennie, potem zaczynamy 2 razy po 5%, zużyje jedno opakowanie, przychodzi, mówi, czy się czuje lepiej, czy nie. I to, co ja w swojej praktyce zauważyłam, więc przy niektórych schorzeniach dajemy 5% na długi okres. Tam, gdzie są bóle, przy bólach stosuje 10%. Przy chorobach nowotworowych po stopniowym wprowadzeniu kropli 5-10 po miesiącach stosujemy 30 u niektórych pacjentów z nowotworem. No, nowotwory są, jak pan profesor powiedział, taką niebezpieczną chorobą, więc nie ryzykuję i nie mówię pacjentowi, żeby odłożył leki. Ale tam, gdzie pacjenci są po radioterapii, chemioterapii, CBD działa przeciwwymiotnie, poprawia apetyt, ci ludzie nie są tak wychudzeni, nie widać, że są to ludzie z wyniszczeni. Więc muszę powiedzieć, że ja jestem zadowolona z swojego leczenia. Ostatnio, 2 tygodnie temu, miałam pacjentkę, której wypisałam również susz, który jest w aptece dostępny. Jest to 17% THC i od za miesiąc czasu zaczniemy jako pierwsza instytucja w Polsce robić w naszej aptece z THC olej. Więc mamy ekstraktor razem z, powiedzmy, z naukowcami. Zaczniemy podawać pacjentom w takich specjalnych urządzeniach, to się nazywa Valprozal, zawsze mam problem z powiedzeniem, że daje się, jak przy elektrycznym papierosie, pacjent będzie sobie sam zużywał. I mówię, zależy, ile nam tego brakuje w organizmie, tyle i bierzemy. Znaczy nie możemy od razu zacząć 10 czy 30, bo taki pacjent jest troszeczkę pobudzony. No i jedyną taką złą rzeczą, którą ja zauważyłam, jest to poprawa apetytu. Sama biorę już 2 lata, a leczę sobie cukrzycę. Jedna z dobrych rzeczy jest odmładza skóra o parę lat, więc ja już jestem na emeryturze.
ale dobrze się czuję. Mam dużo siły przy tym. Tyle mi się ode mnie. Jeśli Państwo macie jakieś pytania, to... Dziękuję Pani Doktor za tą informację, bo taka informacja jest bezcenna. To jest informacja praktyka, który to robi i widzi te rezultaty, proszę Państwa. To jest kolejny lekarz, którego spotykam na mojej drodze, który uwierzył w to, że może pomóc pacjentowi. No, jeszcze ja mam takie pytanie odnośnie właśnie, kto powiedział, że w momencie, kiedy mamy w momencie, kiedy, bo pan profesor powiedział, że należy po prostu przy podawaniu tak, tego CBD ominąć drogę pokarmową najlepiej, dlatego że on nie będzie się wpalił, to jak to teraz zrobić? Czy to po prostu jest na zasadzie po prostu trzymania w jamie pustej, żeby on się wchłonął, na przykład tych kropel, co pani doktor tutaj powiedziała? Czy, pani doktor to wyjaśniłam, jak się poda na język kropelkę, to ona się rozczuwa po całej naszej jamie ustnej i będzie się wchłaniało. To tak jakby pani wzięła i wypaliła skręta albo go połknęła. Tak samo z morfiną jest. Proszę. Może ja przedstawię się, jestem Marzena Łasińska, przedstawicielka Medican Campus. Powiem kilka zdań, bo jestem bardziej ze strony praktycznej. Uczestniczyliśmy i organizowaliśmy program w Holandii. Jak może Państwo wiecie albo nie wiecie, w Holandii medyczne konopie, kanabis czy medyczna marihuana jest dostępna od 2003 roku. My mamy dzisiaj 2019, więc nauka i wiedza, którą my posiadamy w Medican Campus, praktycznie bierze się od 2003 roku. Zorganizowaliśmy placówki, które umożliwiają pacjentom otrzymanie odpowiedniej wiedzy, lekarzom odpowiedniego szkolenia. Tutaj powiem, projekty rozpoczęliśmy również w Polsce. Dopiero od zeszłego roku zaczęliśmy działać bardzo aktywnie, dlatego też zaangażowaliśmy lekarzy, profesorów. Tworzymy grupę, gdzie będziemy sprawdzać działanie w Polsce, żebyśmy wzorowali się nie kimś, ale posiadali również własną wiedzę w Polsce, która będzie się wywodziła stąd. Wspomnę trochę o Holandii, jak to wyglądało. Pacjenci szukali wiedzy, szukali informacji, jak konopie działają, jak mogą nam pomagać. Jak to jest z tym dawkowaniem? Kiedy wolno, kiedy nie wolno? Co jest wskazaniem, co będzie przeciwwskazaniem? Ja na dzień dzisiejszy jestem w stanie Państwu powiedzieć właśnie z tak zwanych kazusów. Jak tutaj profesor powiedział, w Holandii mamy takich kazusów na dzień dzisiejszy 17 tysięcy. Jest to 17 tysięcy ludzi, którzy stosowali kanabinoidy na różne schorzenia. Na epilepsję, tak jak pan profesor wspomniał, czy na raka, komórki nowotworowe, które wzrastały. Obserwujemy, że te komórki występowało zahamowanie. Albo w wypadku autyzmu, Alzheimera, Parkinsona, choroby Leśnowskiego Krohna, gdzie mamy wrzedziejące zapalenie jelita grubego, kanabinoidy działają w taki sposób, że po prostu wspomagają nasze standardowe terapie. Tak jak profesor, nie ma co wspominać, żeby wyeliminować standardowe leczenie, ale jest to świetnym uzupełnieniem. I tak jak pani doktor tutaj powiedziała o uzupełnieniu, oczywiście tak, ale powiem kompleksowo, czyli pełne spektrum CBD, w wypadku raka, CBD, ale THC również. Trochę się pokuszę, ale dysponujemy dokumentami z Holandii i z Izraela, które mówią o tym, że przy stosowaniu samego wyizolowanego CBD podczas chemioterapii niestety może dojść do zatrzymania cytochromu 450, który będzie odpowiadał za uwalnianie się substancji chemicznych z naszego organizmu. Więc tutaj CBD tak, ale muszą być pozostałe związki, które wspomagają, bo samo CBD zatrzyma nam ten cytochrom, którego nie chcielibyśmy zatrzymać. Więc przy chemioterapii lepiej całe spektrum kanabinoidów. Tak jakby dodatkowo, mówiąc na podstawie obserwacji w Holandii i doświadczeń tamtych pacjentów, stworzyliśmy tam, jak wspomniałam, program,
I tu w Polsce też będziemy tworzyć. Już zaczynamy pierwsze kroki stawiać, gdzie pacjent będzie mógł przyjść, gdzie będą organizowane szkolenia. Już pierwsze dwa szkolenia mamy za sobą na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Grupy lekarzy i studentów i na oddziale onkologicznym w Szczecinie. Więc jesteśmy jakby rzetelną jednostką informacji, która w rzeczywistości powie o tych najważniejszych rzeczach dla pacjentów czy dla osób stosujących, tak? Wskazania, przeciwwskazania, kiedy trzeba uważać, na co lekarz musi zwrócić uwagę, bo nie można powiedzieć o konopiach, że one są cudem na całe zło. Mam własny przykład ze zdrowia, chorowałam przewlekle na anginę pół roku, no niestety konopie mi nie pomogły. Jeden człowiek będzie oporny na kanabinoidy, inny nie. Jeden będzie miał większą tolerancję, drugi będzie miał mniejszą tolerancję. Tak samo jak z lekami czy z opiatami. Ja będę potrzebowała minimalną dawkę opiatów i ona będzie dla mnie wystarczająca, a osoba inna będzie potrzebowała już tej dawki znacznie więcej. No i niestety taka uwaga, 1 na 1000 występuje, że może mieć uczulenie. Więc trzeba na to też jakby mieć uwagę, jeżeli tutaj mówimy w szczególności o terpenach, tak? Bo terpeny raczej będą tym związkiem uczulającym, bo gdzieś konopie wydzielają silny zapach, mają i silny smak. Jeżeli chcieliby Państwo zasięgnąć informacji takich praktycznych, zachęcam, jesteśmy dzisiaj tutaj, jeździmy na różne kongresy czy na różne spotkania, mówimy o tym, jak stosujemy, co robimy, jak to wygląda w praktyce, a tak jak Pani doktor też powiedziała i profesor, dla dzieci CBD, Pani zadała pytanie, czy CBD będzie działało pobudzająco. Nie, CBD nie będzie działało pobudzająco na te dziecko, że ono jakby aktywność tego dziecka wzrośnie. W sytuacji CBD mamy pobudza, ale pobudza nas nie fizycznie, tak? Czyli na przykład jeżeli jest osoba kreatywna, no to pobudzi po prostu komórki mózgowe, które będą odpowiadały za kreatywność, ale fizycznie organizm wyciszy i uspokoi, tak jak CBD działa na... czy będziemy prowadzić badania na stany depresyjne, to wiadomo, osoba znerwicowana jest pobudzona. A w sytuacji, gdy taka osoba będzie suplementacyjnie i stosowała kanabinoidy i CBD, to ta osoba się wyciszy i tej nadpobudliwości już nie będzie. Więc tutaj ja dla swojego dziecka również miał mój synek zaburzenia sensoryczne. Stosuję CBD dla niego od 3 lat i zaburzenia, które występowały u niego, pani doktor stwierdziła, że dziecko jest 2 lata jakby z rozwojem do tyłu. Przy rozpoczęciu terapii, bo ja mówię, to taka terapia wspomagająca CBD, po 3 latach mój synek nadrobił te 2 lata. Na dzień dzisiejszy żadnych zaburzeń sensorycznych, oprócz tego, że występuje w rodzinie język polski i holenderski, bo tata jest Holendrem, dlatego jakby z Holandii przyjechaliśmy do Polski również uświadamiać społeczeństwo i współpracować z lekarzami i profesorami o to, żeby ich wiedzę poszerzyć, bo takie informacje, o których profesor tutaj wspomniał, holenderskie Ministerstwo Zdrowia na stronie ma opublikowane oficjalnie. Izraelskie Ministerstwo Zdrowia również takie informacje ma opublikowane i ten dostęp dla lekarzy jest, nie jest ograniczony i oni wszystko wiedzą. Pójdzie pani w Holandii do lekarza domowego, poprosi o przepisanie recepty na kanabinoidy, czy na THC, czy na CBD, w zależności jakie są wskazania, to lekarz wie, jak tą receptę wypisać i jakie przepisać dawkowanie. No niestety u nas jesteśmy, że tak powiem, trochę w pampersach, tak, w Polsce, żeby pójść do lekarza domowego i nie bał się przepisać recepty na kanabinoidy. Ale tu też pacjenci robią bardzo duży błąd. Nie wiem, czy jest dużo pacjentów. Proszę by mieć na uwadze jedno. Nie pytać lekarza o medyczną marihuanę, tylko poprosić lekarza o kanabinoidy albo o kanabis. Bo naukowa nazwa to jest kanabis, nie medyczna marihuana. Marihuana jest na ulicy i na rogu, gdzie ją kupujemy nielegalnie. W medycynie mamy kanabis, mamy kanabinoidy, o których lekarz nie musi się bać mówić. Jakby tyle kończąc moją uwagą.
Zachęcam wszystkich, naprawdę trzeba tą wiedzę szerzyć, żebyśmy się nie bali, a najważniejsze, to są naturalne związki. Nie zapominajmy o tym, że nie musimy właśnie korzystać z wielu innych rzeczy, bo tu mamy naturalny środek, który wspomoże nas organizm. Dziękuję bardzo. Bo to takie chyba, nie wiem czy... Pan powiedział, że trzeba byłoby, jeśli chodzi o nadpobudliwość, sprawdzić przyczynę. Co jest przyczyną tej nadpobudliwości? I tak, na przykład jeśli chodzi o neurologa, to neurolog po prostu zleca badanie EEG i tomografię głowy, a takie badanie pod kątem chemii mózgu, czyli słyszałam, że tam jest na przykład przy ADHD jest niedobór dopaminy. Czy jak można, czy tylko metodą prób i błędów dawać, podawać i te dawki dopasowywać, czy jakoś można zbadać po prostu, co się dzieje w głowie? Może tak, jeżeli mówimy o kanabinoidach, to jest jedna zależność. Jest to 100% naturalna substancja. Każdy organizm jest inny, każdy będzie przyswajał lepiej lub gorzej. Tak jak na początku powiedziałam, każdy będzie wydalał szybciej lub później. Więc i tu jest jakby główny problem lekarzy czy świata farmaceutycznego. Konopi nie da się wystandaryzować pod względem jakby takiej dawki. W sytuacji, gdy tych 500 substancji będziemy w stanie wyizolować każdą z osobna, to będzie można ją wystandaryzować. Na dzień dzisiejszy, gdy mamy ich wystandaryzowanych 20, a istnieje ich 500, no niestety, medycyna na dzień dzisiejszy nie wie, jak te pozostałe prawie 480 związków funkcjonuje. Więc no nie ma mowy o tym, że będzie pani miała określony środek, reakcję, po prostu. Jakieś pytania? To dziękujemy bardzo.